słuchajcie, na początku troszkę historii, jak to tam u mnie wyglądało. Aha, jeszcze, sorry, jeszcze plan może. No to na początku powiem właśnie o moich początkach z Linuxem. Później pokażę wam trzy wykresiki z ankiety, którą zrobiłem. Niestety nie dałem rady bardziej przeanalizować danych. Nie miałem czasu po prostu. Później wam pokażę, co mnie denerwowało w różnych rozwiązaniach łączenia właśnie Windowsa i Linuxa. A później już opowiem o WSL-u, o tym, co potrafi, a na samym końcu są linki, których używałem, znaczy z których się tam uczyłem i z których po prostu wszystko stawiałem. No dobra, no to tyle. No to mój pierwszy raz z Linuxem, kiedy to się stało. No to ja zawsze lubiłem komputery, grać w komputery, psuć komputery. No i pewnego razu mój stary komputer z komunii, tam w trzeciej czy drugiej gimnazjum, się popsuł po prostu. No, dysk padł. No i taka ciekawa historia. Moja mama miała kolegę, który był informatykiem. Wiecie, kolega informatyk, różnie to bywa. No i on powiedział, no to ja naprawię, jak tam się już stało. No to spoko, kupiliśmy dysk. No i ja czekałem, czy ten mój komputer w końcu przyjdzie. No i dostaję mój komputer, odpalam go, a tam twardy ekran. No i znajomy mojej mamy nie zainstalował mi Windows. Ja taki biedny dzieciaczek, no to co mam zrobić z komputerem, jak nie działa? No to zacząłem sobie szukać różnych rozwiązań, jak to zainstalować Windowsa. No ale zawsze z tyłu głowy miałem, że istnieje coś takiego jak Linux. Ktoś tam gdzieś powiedział, ale w sumie nikogo nie znałem, kto miał Linuxa, nikt o tym nie mówił. Wszyscy mieli Windowsa, wszyscy koledzy mieli Windowsa, to znaczy, że wszędzie jest Windows, przecież nikt nie używa Linuxa. No i tak się okazało, że właśnie tam w trzeciej czy w drugiej klasie gimnazjum zainstalowałem sobie pierwszego Linuxa na moim komputerze, bo nie potrafiłem w sumie zainstalować Windowsa. Tak. I taka też ciekawostka, śmieszna historyjka. Tam też byłem takim kolegą informatykiem, i poproszono mnie o pomoc wybrania jakiegoś superkomputera do jakiejś tam grafiki 3D i tak dalej. No i wybrałem taką fajną kosę i tam w widełkach się zgadzało, w pieniążkach. No i tam pytam koleżance, i co, przyszło? Ona mówi, no przyszło. No to odpalaj. No i odpala i mówi, no, czarny ekran. Ja mówię, jak to? No i okazało się, że to jest też nie do zainstalowanego systemu. Ale spoko, ja już jej zainstalowałem Windowsa. Już potrafiłem wtedy. No to taka ciekawa historyjka po prostu. No dobra. Czego używałem, przez co przechodziłem? Na samym początku bawiłem się na Mincie. No i tam zaczęły się moje pierwsze doświadczenia z Linuxem. Na samym początku to wyglądało po prostu uczenie się komend różnych konsoli i po prostu customowanie wyglądu. No. Apety, różne ikonki i tak dalej, bo nie potrafiłem tego robić w Windowsie. No to jakby nie było mi potrzebne, ale jak się jakoś tak chyba wiem. No i przeszedłem sobie przez Ubuntu. To są takie moje dystrybucje, których używałem najdłużej, bo moją główną zabawą, później jak mi się właśnie popsuł ten dysk, to było co tydzień instalowanie nowej dystrybucji, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego w niej. No i tak ogólnie też mogę się pochwalić, jak też dużo osób pisało w ankiecie, że używałem Archa i to chyba najdłużej z nich wszystkich, ale już nigdy więcej nie będę go używał. No niestety, długo schodzi instalacja jego. Instalowałem sobie go od zera, po prostu z konsoli, a to nie jest zbytnie ciekawa i fajna rzecz, nie podobało mi się. No i PopOS-a ostatnio używałem, mam na dual bucie PopOS-a. Fajny system, taki na domie. I on został stworzony przez System 76 chyba, taka firma, która robi laptopy. I oni właśnie pod to sobie stworzyli system. I marzy mi się kiedyś taki komputer od nich właśnie z takim PopOS-em. No ale to tam trochę kosztują te kompy. No dobra. No to takie rzeczy robiłem. No to mam takie trzy wykresiki właśnie.
z tych danych, co tam zdobyłem, nie są zbytnio szokujące, ale troszkę się zdziwiłem, że porówno jakby się rozłożyło to, że po prostu użytkownicy, którzy są zaawansowani, średnio zaawansowani, są amatorami, bo całkiem to równo wyszło. Początek zabawy, no to można było się spodziewać, im wcześniej, tym mniej ludzi. I jakby na studiach było to przymusowe, więc stąd jest najwięcej ludzi. No ale też wydaje mi się, że spoko, bo coś innego, coś nowego, więcej możliwości. I trochę się zdziwiłem w sposobie instalacji Linuxa. Wydawało mi się, że większość ludzi będzie miała wirtualną maszynę. No ale dużo osób ma po prostu dual booty. No i w sumie tyle. Chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby mieć dostęp, jakoś sobie, nie wiem, zainteresował się tym ankietą i chciałby poczytać, no to mogę udostępnić, ja może się pisać, bo mi się udało zrobić tylko 3 wykresiki. Niestety nie miałem więcej czasu. No dobra. No i teraz chciałbym właśnie poopowiadać, co mnie denerwowało, jakie ja po prostu miałem złe doświadczenia i tak dalej z tymi wszystkimi rozwiązaniami. No to na samym początku single Linux, single boot z Linuxem, no to denerwowało mnie i bardzo irytowało brak dostępu do softu Windowsowego. Jakiś na przykład Fusion 360 uczyłem się tego. No i to było, no nie dało się tego zainstalować, no nie potrafiłem ani na Wine, na Winie i emulatorze Windowsowym, no też to nie szło. I przez długi czas używałem wirtualnej maszyny z Windowsem na Linuxie, ale to słabe rozwiązanie, to bardzo słaba wydajność była. No i ogólnie, no oczywiście, no każdy gra w jakieś gry, więc starsze gry da się na tym nie postawić, ale ten nowszy to już tak średnio, to średnio działa. Jest taki fajny program Lutris. I on tam mniej więcej ma jakieś tam automatycznie instaluje pakiety właśnie do emulator i trochę to działa, ale tak średnio. No nie jest to Windows, co nie? No dobra, dual boot. No i to jest chyba jedno z najlepszych po prostu rozwiązań, bo ma się Linuxa i ma się Windowsa pod ręką. No jednakże trzeba przełączyć się pomiędzy systemami. I nie można powiedzieć, na przykład ja miałem takie problemy, że cały czas siedziałem na Linuxie, no bo po prostu przyzwyczajenie się do Linuxa, lubię w konsolę sobie coś wpisywać i tak dalej. No i wtedy denerwowało, że coś tam robię i nagle chcę inny program, albo chcę zagrać jakąś grę, no to muszę wyłączyć, muszę kompletnie się odciąć od tego, co robiłem i przerzucić się na inny system. Niektórzy uważają, że to jest bardzo dobra zaleta. W sensie dużo osób pisało, że mogą sobie oddzielić prywatne rzeczy od służbowych i mówili, że na Windowsie sobie po prostu, na Linuxie sobie po prostu pracują, ponieważ im to wystarcza, a Windows mają po prostu takie prywatne. Spoko. Jednak no ja nie potrzebuję takiego rozdzielenia. Irytowało mnie to bardzo. Dostępność plików pomiędzy dwoma systemami. No da się zainstalować jakieś tam pakiety do Linuxa, żeby obsługiwały Windowsowe partycje. Na Windowsa też można zainstalować, też to działało, no ale no, trzeba to instalować, nie? Jednak nie działa to tak od razu. Przerzucanie plików, no właśnie jak już się zainstaluje, no to jest taka możliwość. No ale dual boot takim największym chyba minusem, że zajmuje sporo miejsca po prostu. Wydaje mi się, no na przykład załóżmy, że miałem 50 giga na system, na Linuxa sobie postawić. No i okej, fajnie, wykorzystywałem sobie to i tak dalej, no ale w końcu mi zabrakło miejsca. No i chciałem ukraść trochę miejsca z partycji tam Windowsowych. No to przerzucanie tam 10 giga na przykład, no to jest mordęga, jeśli na przykład ma się w niej w tym miejscu jeszcze partycję. No nie lubiłem tego i często też nie potrafiłem tego robić, mi się psuło, crashowało i trzeba było od nowa instalować dwa systemy. No nie, dużo roboty jest z tym. No nie podobało mi się to. Single Windows, to w ogóle jest porażka, no bo nie ma dostępu w ogóle do Linuxa, a ja po prostu lubię sobie w konsoli coś wpisać, bo jestem już przyzwyczajony do tego. Jest dostęp do softu, fajnie działa, na przykład Fusion 360,
No próbowałem też Linuxa mieć na wirtualnej maszynie, no ale no to nie jest Linux po prostu, to jest osobny system, który jest gdzieś indziej, nie jest na moim systemie, tutaj nie mogę sobie nic z tym zrobić, tylko jest po prostu na wirtualnej maszynie, no to nie o to chodziło, nie wystarczało. No i ostatnio, jest dwa miesiące temu, dowiedziałem się o czymś takim, czym jest Windows Subsystem for Linux. Taka śmieszna historia też. Myślę sobie, Windows Subsystem for Linux. To brzmi, jakby to był jakiś program Windowsowy na Linuxie. No bo Windows Subsystem dla Linux. A jednak jest odwrotnie. No, ja się tak zdziwiłem, ja to tak zainterpretowałem. No, ale to jest taki Linux w Windowsie. Skopiowałem sobie dwa zdania z Wikipedii. Nie chcę też za dużo opowiadać o technicznych sprawach, bo nie wiem jak to działa. Też mnie to troszkę nie interesuje. Mogę być trochę ignorantem, no ale cóż, jakby mi to wystarcza. Więc WSL to jest część systemu operacyjnego Windowsa, która udostępnia zintegrowane środowisko GNU Linux. Okay. I pierwotnie to była kompatybilność z jądrem Linuxa, ale już w wersji drugiej Windows Subsystem for Linux Microsoft napisał swoje jądro. W sensie dopisał do jądra rzeczy, które usprawniają właśnie to rozwiązanie Windows Subsystem for Linux. No i chciałbym teraz pokazać, przedstawić kilka wad i zalet, no na przykład taką śmieszną, no i to jest naprawdę irytujące, zacznę od tyłu. No kurczę, no na Linuxie, no Discord i udostępnianie ekranu, jak ma się dwa ekrany, no to jest porażka po prostu. Nie wiem, nie potrafiłem tego naprawić, nie mogłem znaleźć, nie potrafiłem po prostu. No ale nie dało się udostępnić jednego ekranu, zawsze się dwa pokazywały i nie było nic widać. No to porażka jest. Zalety, jest kilka dystrybucji, ale jest naprawdę kilka, no zaraz wam pokażę. Nie ma zbytnio dużego wyboru. A i łatwy jest dostęp do softu Windowsowego, czyli można sobie rysować mechanizmy, można projektować w 3D w programach Windowsowych, Adobe, pakiet Office i tak dalej. No i dostęp do softu Linuxowego. Oczywiście jakie są wady tego, no bo muszą być jakieś wady, no nie ma takie, coś jest białe albo czarne. No to wciąż jest Linux. Windows Subsystem for Linux to jest wciąż program, który jest Windows. To jest Windows, chyba powiedziałem Linux. To jest wciąż Windows. Czyli tak ci screena wysyłałem. Miałem update. No na szczęście się udał, był prosty update. Nic się nie skraszowało. Na szczęście. To jest wada. No po prostu, że nie ma się swojego systemu, którego można modyfikować w każdym miejscu. No tylko to jest Windows. Brak dostępu do portów szeregowych. Nie da się nasłuchiwać, w ogóle nie potrafiłem tego zrobić. Zbytnio dużo czasu nad tym nie spędziłem, ale nie mogłem na drugiej wersji, na przykład, nie wiem, seriala czytać z Arduino czy coś tam. Jak jest możliwość w ogóle zdalnego kupitu, uruchomienia i jakoś jest bardzo słaba, nie używam tego, ale to wam pokażę, bo działa mi, ale jakoś jest, to szkoda gadać. No co potrafi, chciałbym wam pokazać teraz. No właśnie jest dostęp do kilku dystrybucji. Chciałbym wam pokazać program, który się nazywa Windows Terminal. Bardzo ciekawa sprawa, ale fajnie jest. Jak wygląda dostęp do plików pomiędzy systemami? Integracją z Visual Studio Code. Tym jak można, że potrafią też odpalać programy graficzne i o tym też, że jest dany pulpit. No dobra. No i na końcu prezentacji mam wszystkie linki, skąd ja instalowałem, co mi się udało zrobić. No i później mogę wam udostępnić, jeśli chcecie sobie zainstalować po prostu. A teraz zmienię tylko, przerzucę sobie na inny ekran. I pokażę wam mój ekran, bo udostępniam cały czas. O, tak. No dobra, widać mój ekran?
Piękną tapetę z zachodem słońca. Widać, nie widać, widać, nie widać? Tak, tak widać. Super, dzięki. Dobra. No to na samym początku na Microsoft Store się jakby też instaluje z Microsoft Store. Możemy sobie wyszukać WSLa. No jest kilka dystrybucji dostępnych. Jest oczywiście Ubuntu. Ubuntu bardzo mocno współpracuje z Microsoftem nad tym rozwiązaniem. Oto, podoba mi się to. Jest Alpine, nigdy w życiu nie używałem tego, więc nie wiem. Jest Kali. Jest po prostu czysty Debian. I są też SUSy, OpenSUSy. Jeśli tak to się czyta. I jest chyba jeszcze Fedora, ale nie mogę tutaj znaleźć Fedory. Ale na jakby na dystrybucjach, na linku. O, właśnie tutaj. To jest link z prezentacji. Piszą, że jest jakaś Fedora też dostępna. No ale dobra. To jest jedno. Sobie jeszcze przerzucę prezentację kawałek wyżej. Okej. Więc tak, to wygląda w taki sposób, że mam sobie po prostu konsolkę Linuxową na Windowsie. No jak widzicie, jestem w katalogu użytkownika. No ale jestem jakby na Windowsie wciąż. I może na samym początku chciałbym wam pokazać ten program tutaj. To jest, wyłączyliście mi się. Można tak. Okay. To jest po prostu Windows Terminal. Można na nim odpalić terminale Windowsowe, jakieś tam Azure. I ma dużo fajnych rzeczy. Można tutaj sobie modyfikować. Można tło na przykład wstawić. Bardzo ważna rzecz w programowaniu i w ogóle w customowaniu terminala. Może być przezroczysty i tak dalej. Fajne rzeczy, fajne, naprawdę podoba mi się. I na przykład można sobie, też ważną sprawą jest to, że można postawić kilka WSL-ów. Czyli można sobie zainstalować Kalego, Ubuntu, OpenSUSE'a i to wszystko można sobie przełączać i włączać. I mi to, jak tutaj widzicie, Ubuntu zajmuje 18 giga, ale mam zainstalowane pakiety graficzne, no czyli po prostu mam Gnoma jakiegoś zainstalowanego, to sporo miejsca zajmuje, żeby wam pokazać ten zdalny pulpit, bo to bardzo śmieszna rzecz jest. No i co? No i okej, okay, no i chyba tyle na razie. Jaki jest dostęp do plików pomiędzy Windowsem a Linuxem? No więc tu jesteśmy w katalogu użytkownika. Mam sobie już kilka folderów po prostu. No i teraz, żeby odpalić sobie na przykład graficznie, jeśli już chcemy graficznie odpalać, to możemy Explorera po prostu włączyć. Explorer. Ok. W prawdę, czyli w tym folderze. No i mam odpalony po prostu katalog użytkownika właśnie z WSL-a, czyli Linuxowy. I on jest tak śmiesznie umiejscowiony w sieci, ale jakby bezpośrednio przez sieć, tutaj tą Windowsową, nie da się tutaj wejść. Nie ładuje się tutaj nic, jest tylko router. I to jest dziwne, ale jak odpalimy sobie właśnie w taki sposób przez konsolkę, to się w prosty sposób przenosi właśnie. No i można sobie zrobić szybki dostęp i można sobie śmigać po Linuxowych plikach. Dobra. Czyli tak możemy się dostać z Windowsa jakby przez graficzne programy. A jak się dostać jakby z Linuxa do Windowsa? Prosta sprawa. Partycje Windowsowe są zamontowane w katalogu MNT na Linuxie. Czyli po prostu możemy sobie wejść MNTC, bo tak nazywa się po prostu mój plik, moja partycja. Okej, okay, może bez tyldy. Dobra, no i jestem na dysku C na Windowsie. Oczywiście z Linuxową konsolą, gdzie mogę robić oczywiście wszystkie Linuxowe rzeczy. Mogę tworzyć pliki i tak dalej. Chyba tutaj nie mogę, muszę wejść do katalogu użytkownika. Czyli user Deli i tutaj już chyba będę mógł. Tak. Nie mam dostępu po prostu.
No dobra. Tak to wygląda. Fajny jest dostęp. Też, jeśli chcemy sobie odpalić w jakimś miejscu na Windowsie konsolkę, to jest taki śmieszny skrót, że przytrzymuje Shifta. Może pierwszy nie przytrzymam Shifta. Pierwszy samym prawym przyciskiem myszy. No i tu mam Open in Windows Terminal, bo mam zainstalowany Windows Terminal, ale jest właśnie możliwość z Shiftem kliknięcia i tu jest ten domyślny Linux Shell. Można sobie tutaj odpalić i jestem właśnie na pulpicie, co nie? No więc jest po prostu możliwość przerzucania plików i tak dalej, że to jest wszystko w jednym miejscu, to jest naprawdę spoko, to jest fajne. No i działają wszystkie programy Windowsowe, Linuxowe. Czyli na przykład mogę wam pokazać najlepszy i najbardziej customowalny program Windowsowy do programowania, który się nazywa Microsoft Word. I przygotowałem tutaj taki prosty program, ładnie go podświetliłem. I to jest Hello Connor. Możemy go sobie ładnie wyeksportować, znaczy zapisać jako na pulpicie Windowsowym oczywiście, no bo jesteśmy na Windowsie, ale możemy też na pulpicie Linuxowym sobie go zapisać. Prosta sprawa, ponieważ mam tutaj pineskę do użytkownika na WSL-u, jeśli tutaj widać. No to może wam pokażę na Linuxowym. Czekajcie, gdzie tutaj jest pulpit? Aha, nawet nie mam pulpitu. Dobra, jest. Okay. No i zapiszmy sobie to w TXT, zapisz i tutaj ten program do pisania programów musi mieć zaznaczone takie, że podstawienie znaków i OK. No i wejdźmy sobie teraz do katalogu użytkownika na pulpit. No i teraz musimy sobie sprawdzić, czy jest. Jest main, super. To teraz musimy sobie skopiować tego maina. No to słaby trochę jest ten program. Nie działa, że po prostu klikamy i odpalamy program. No ale zmienimy sobie nazwę, skopiujmy i zmienimy na CPP. No i teraz w prosty sposób możemy sobie skompilować nasz program. Aha, okej, okay, dobra, użyłem... okej, okay, czekajcie, bo tutaj Python się wkradł. Ops, jeszcze raz trzeba zapisać. A ten Python... tak to jest, jak się pisze raz, to nie raz w C++. Dobra, no i jeszcze raz zezwalaj na podstawienie znaków. OK, no to skopiujmy sobie jeszcze raz i skompilujmy. Piękna sprawa, odpalamy program A. Mamy Hello Connor z naszego ulubionego IDE, jakim jest Microsoft Word, tak? Super, to jedna sprawa. Dobra, następną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, VS Code, dodatek, który pozwala właśnie łączenie się z WSL-em. Ja tutaj mam świetny program na programowanie obiektowe, gdzie obracam sobie prostokątem. Dziwna rzecz się wydarzyła. Dzisiaj, to jest dzisiaj, wczoraj działało. Visual Studio Code nie potrafi wejść do folderu, w którym jest odpalony. Dziwna sprawa, wczoraj działało. Więc pozwolicie sobie, że wejdę tam. Z katalogu użytkownika muszę wejść. Studia PO. OK, i to jest za 3. Dobra, wejdę sobie do builda. No i możemy po prostu używać. No, mamy Linuxa, więc możemy sobie zmakeować makefile i tak dalej. No i możemy też odpalić program. I na mojej prezentacji jest też tutorial, jak zrobić dostęp do okienek Linuxowych. Po prostu mam włączony X serwer, tutaj taki, i mogę sobie odpalić ten program maina, no i się po prostu wyświetla GNU/Plot Linuxowy, co nie? Więc fajna sprawa, jest dostęp do Linuxowych okienek. I to jest taka rzecz. I fajna też jest sprawa, że jak sobie wejdziemy do naszej konsolki, to możemy użyć po prostu komendy code, tak jakbyśmy mieli zainstalowanego VS Code'a na Linuxie, a nie mamy, bo jest na Windowsie zainstalowany. No i możemy po prostu sobie odpalić w tym miejscu. No i tak jak mówię, niestety coś się z konsolą dziwnego dzieje, że nie odpala się w tym miejscu, tylko
na Windowsie. Dobra. Jeszcze chciałbym wam pokazać... Przerwę ci na chwilkę, dobra. Moglibyście wyłączyć kamery, bo jest maksymalna liczba osób na streamie. I nie może więcej ludzi wejść chyba przez to. Okej, spaczka. Okej, spodziewamy. Dobra, kontynuuj. Czy wam też inny program, który opisuję, też działa, okienka działają. Nawiązując do poprzedniej seminarki Tomka, czyli PyCute też działa. I ja kiedyś taki stary projekt sobie napisałem i Pythonem, proszę bardzo, też można odpalić PyCute'a i też nam się okienka wyświetlają. Więc fajna sprawa. O, znowu wszystko mi zniknęło. Okej, oto. Potrafimy robić okienka. No, jakiś update. Dziwne to było. No i teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz, której nie używa. W sumie ciekawe, że jest po prostu. Możemy odpalić sobie zdalny pulpit na Linuxie. To jest w ETC Inicie. To jest XRDP. A jeszcze wystartować trzeba. OK. I się wystartował jakby możliwość stworzenia zdalnego pulpitu. No i po prostu z programu Windowsowego mogę się podpiąć do lokalhosta. Tutaj jakiś skrypt po prostu puściłem, żebym mógł się logować za pomocą lokalhosta, bo bez tego skryptu po prostu trzeba było wpisywać IP w USL-a, bo ma w ogóle dziwne IP, takie lokalne. No ale dobra, podłączamy się. O, mam nadzieję, że to widać i mam po prostu gnoma, co nie? No, tylko, że tak zacina, to jest tak niewydajne. Nie używam tego. Mam jakby dostęp z konsoli do tych programów wszystkich, a okienka mogę sobie jakby na Windowsie odpalać. Nie jest dostęp, więc jeśli komuś brakuje pulpitu Linuxowego, to proszę bardzo, też jest taka możliwość. No dobra. I to chyba będzie tyle. Mogę jedyne co zapytać. Mogę zapytać, czy są jakieś pytania co do USL-a właśnie. Okej. No to jeśli nie, no to w takim razie ja wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie było to aż tak chaotyczne. No i co? No i udostępnię wam po prostu tą prezentację i na końcu tej prezentacji, która mi zniknęła. Aha, okej, sam pasek mi tu gdzieś został. Macie wszystkie linki, żeby sobie zainstalować w USL-a. Żeby zainstalować sobie dodatek do VS Code'a, żeby zrobić sobie GUI, zdalny pulpit i tak dalej, i tak dalej. I też skrypt do automatycznego ustawiania ekranu. No i chyba tyle, więc mogę wysłać na salę 23. Więc dziękuję za uwagę.